Cześć wszystkim! Dzisiaj idziemy na Mogielice. Dzień drugi naszej wędrówki. Tu po lewej stronie jest parking. Można sobie samochód zostawić. Ruszamy z Przełęczy Rydza Śmigłego. No, dzisiaj mają być upały. Mam nadzieję, że szlak idzie też wśród drzew. Wczoraj to tyle było dobrze, że były drzewa. Była strasznie wysoka temperatura, dzisiaj to samo ma być. Dzień drugi w Beskidzie Wyspowym. No idziemy. Trochę samochodów jest, to ludzi też będzie. No to normalne. Idziemy. Tak wygląda. Trasa z dołu. Idziemy zielonym szlakiem. Według mapy turystycznej godzina 45. No, zobaczymy, jak będzie pod górkę. Idziemy. Mam taką piękną scenerię. Lecimy dalej. Droga wygląda tak. Gdzieś takim wąwozem. Tyle dobrze, że jest cień. Jest trochę chłodniej. Ale 300 metrów jest przewyższenie. Nie wiem, ile tam jest przewyższenie. Nie pamiętam. I tu wyszliśmy na taki teren odkryty. Strasznie dużo much lata. Wszędzie po prostu są muchy. A widać to na kamerce. Te muchy to po prostu, ja nie wiem. Wszędzie muchy. No i to trochę z terenu odkrytego. Tu mamy takie widoki. Idziemy dalej. Już niedaleko. No i dochodzimy już do szczytu. Muszę powiedzieć, że trochę ciężko nam się szło. No bo wczoraj cały dzień chodziliśmy. I dzisiaj już nie taka kondycja. No ale doszliśmy. Jesteśmy. Na szczycie. Mogielica 1170. Mam taką wieżyczkę. Idziemy na Wiusia. Bo już krzyczy i głodny jest. Chciałam dać jeść. Słucham? A czemu? A ja myślałam właśnie, że jest otwarte. Nie widziałam tam nic. No, to szkoda. Cześć, gdzie ty jesteś? Na szczycie? Tak? Super, Julek, tata, to jest super. Wszędzie Julka musi gdzieś, tak? Super, tata, super, Julek. Tak? No. O, tu wieża widokowa, ale jest zamknięta. W remoncie. Czy tutaj można przejść gdzieś z tej strony, zobaczyć widoki? Czy tylko tam na tamtej łące to było? Widać coś? O, tu nie ma jak zejść. No i tak wieża widokowa wygląda, ale zamknięta, nieczynna.
Mam takie widoki. No i tak. Janek nam je. Tak. A teraz bliżej, żeby napis było. Okej. Okay. Okay. Dobrze. No, dziękuję bardzo. Kawałek z Mogilnicy schodzimy na żółto-zielony szlak. Bo jest podobno gdzieś tu punkt widokowy. Ale jak wygląda, to nie wiem. Idziemy zobaczyć. Strony. A tutaj jest prosto, są tutaj ludzie też na tym punkcie widać. Aha, no zostanie odsłonięte. Jest punkt widokowy. No, nie. No dochodzimy już do tej łączki. No idziemy tym samym szlakiem. Wracamy co przyszliśmy. Jest jeszcze okiwany punkt widokowy. Tak wygląda. No my idziemy dalej, tak jak przyszliśmy. No i na koniec tutaj taki ładny widoczek mamy. Z iryskami. No i idziemy do samochodu.